Jesteśmy na stronie Foka CZ, czyli Czesi. Władimir Pawka, chyba dobrze pamiętam imię i nazwisko dewelopera Foki. Teraz, cóż, popatrzmy na moduły. Mamy tutaj Foka Galery, parę modułów. Wybierzmy sobie na przykład ten. To jest moduł drzewa. Który nam pozwoli wyświetlać nasze nasze kategorie w postaci drzewka rozwijanego. Mamy tutaj popatrzmy, czy mamy język polski. brum Jak zwykle w języku polskim nie ma. brum A szkoda. No cóż. Eee, tak, e, skoro nie ma, no to pobierzmy sobie wersję dla Joomla 1.7.2.5 jak widać to wszystko jest to samo zapiszmy sobie w naszym tym e, i zapisujmy wróćmy do tego naszego extension e, na Joomla, widzimy moduły, teraz instalujemy moduł, czyli wszystko co ma z literkę M E, idziemy sobie do rozszerzenia, instalację. ROM, przeglądaj. I mamy mod. Najczęściej moduły zaczynają się od modu. Tak, i instalujemy. Pamiętają Państwo, że w poprzednich odcinkach, gdzieś tam ko odcinka chyba 10-12, może gdzieś inaczej, pokazywałem Państwu, w jaki sposób rozpoznać, gdzie w naszym szablonie, jakie moduły powinny być, jakie wstawić. I teraz Państwo muszą do tego ten odcinek sobie odnaleźć. Jeżeli Państwo nie wiedzą, jak ten moduł wstawić, gdzie w naszym szablonie. Ja tutaj już nie będę do tego wracał. Skoro mamy moduł zainstalowany, ten moduł jest zainstalowany w systemie, ale on niczego nie pokazuje. Widzimy, foka galery. Każdy moduł, który instalujemy, w ten sposób się instaluje w Joomla 1.7. Jest y, widoczny, ale jest nieopublikowany i na żadnych stronach czy podstronach się nie, nie wyświetla. Dobrze, klikamy sobie na ten moduł i co robimy? W pierwszym momencie wybieramy pozycję. Tutaj sobie wybierzemy pozycję: to jest TIX Freemium i spróbujmy żeby nam to drzewo kategorii w foki wyświetlało się nam po lewej stronie. Szukamy sobie lefta. Ajejejeje. Tutaj mają CD bar, left, dobrze. Musimy opublikować. Proszę pamiętać żeby to opublikować. E, pokaż tytuł. Na razie zostawmy pokaż tytuł. Na których stronach ma ta się galeria pokazywać to, ten, ten moduł, bo możemy zdecydować, że moduł będzie się pokazywał na pewnych stronach lub nie pokazywał. Czyli yy, na żadnej ze stron wybierzmy razie na wszystkich stronach. Proszę uważać, dlaczego czasami moduł się nie pokazuje, mimo że go tutaj opublikowaliśmy, czy coś w tym rodzaju? Bo mamy tutaj zaznaczone na żadnej ze stron. Proszę na to uważać. Często się tak zdarza, że dlaczego mi moduł nie działa, nie pokazuje się. Bo zapomnieliśmy o tym, że mamy go tutaj dać na wszystkich stronach, lub na stronach określonych stronach ma się pojawiać. Zrobimy zapisz i zamknij. Na razie zapisz tylko. Pokaż witrynę. Brun, brun. o Foka galery 3 i mamy dodatkowe moduł który nam z automatu niejako by dodał kolejne, yy, kolejne yy, kategorie. To jest takie drzewko. Zobaczmy, co jeszcze możemy zobaczyć tutaj, pobrać sobie na stronie naszej ulubionej galerii z modułów. Oka Galery Menu Module to nie. Co to jest? A to jest taki fajny moduł, który nam wyświetla zdjęcia jakieś tam. Możemy go sobie też pobrać i będzie nam wyświetlał zdjęcia z jakiejś tam e, galerii. Popiszmy e, sobie. Instalacja, jak Państwo pamiętają, jest standardem, czyli lecimy szybciutko. Roz, zamknij rozszerzenia. Instalacje, instalacje. Chcemy szybciutko, to serwer nam nie pozwala. Ping. Jeszcze Przeglądaj. I mamy drugi moduł. Image. Dobrze, zainstalujmy go. Drun. Rozszerzenia moduły. Drun. I co? Podobna historia. Jest nieopublikowany do żadnej ze stron. Nie jest przypisany. Tu mamy to widzimy, do żadnej ze stron nie jest przypisany. Jaki tego typ jest. Pyk. Wybierzmy sobie tutaj gdzieś boton, jakiś tam nie, co ten boton, czyli pod treścią będzie nam się to pokazywało. Opublikujmy to, pokaż na wszystkich stronach, wybierz kategorię, z jakiej będzie pobierał fotki, zapisz, wytestujmy to, jak to nam będzie wyglądało. Widzimy? Mamy? Mamy. Oczywiście tutaj możemy skonfigurować, bo tutaj jest limit fotek, to dajmy sobie 4, mamy aż 4 zdjęcia, więc dajmy sobie 4 i mamy limit fotek z danej kategorii, która nam pokazuje się na określonych stronach, nie? I sobie klikajmy tablety GSM o, pod reklamami, akurat tu nie ma architektury do No, ruchy serwerze jest, mamy tutaj jakieś te i o, proszę, jest, jest. I to zdjęcia z jakiejś galerii na wybranych stronach będą nam się pojawiały. O tym na jakich stronach się będą pojawiały decydujemy tutaj na wszystkich stronach, na żadnej ze stron, tylko na zaznaczonych stronach. Czyli zaznaczamy sobie, że pojawia się na home i przemysł i firmy, więcej na żadnych stronach innych. Mam nadzieję, że to jest bardzo zrozumiałe, intuicyjne. Eee... I nie będę pokazywał tego tutaj. Dokładnie po prostu. Zaznaczamy. Zobaczmy, jak to wygląda w eksperymencie. Pamiętajmy dom. Teraz jak sobie to otw otworzymy, czyli home, czyli strona startowa to tutaj nie ma. byśmy nie zaznaczyli, ale na home już jest. Bośmy zaznaczyli. Tak. Przemysł i firmy też jest, bośmy zaznaczyli, że powinno tam się pojawiać. Jest, jest. Natomiast już nie powinno się pojawiać na edukacji. O nie ma zaznaczonych, jest postawa, za to pojawiają się reklamy. Świetnie. Skoro tak już wiemy, to zobaczmy, jakie tutaj jeszcze inne moduły mamy, mieć bardziej fajne. Google AdSense, czyli reklamy Google. Eee, możemy instalować drugi moduł, dodać mu drugi moduł, czyli klikamy sobie utwórz i wybieramy. Z... O, drugi. Ten moduł będzie. Modułem drugim, czasami trzeba wpisać, że to ma nadać mu unikalny ID. Przynajmniej tak kiedyś było, teraz nie zawsze i cóż, możemy sobie zrobić z innej kategorii jakieś tam wybrane zdjęcia. Wiemy już, yy, czym są te moduły. Czyli moduły pobierają informacje z jakiegoś komponentu, najczęściej z jakiegoś komponentu i te rzeczy publikują, ale nie zawsze tak jest, że pobiera je z komponentu. Tutaj mamy taki moduł, który wyświetla nam te zdjęcia. Jest to tak naprawdę samodzielny moduł bez żadnego komponentu. On się nazywa tutaj yy, dron, gdzie on jest. To i ten moduł pobiera zdjęcia z tych, jakie mu wgramy. Możemy tutaj, proszę bardzo, wrzucić zdjęcia już. I on funkcjonuje bez komponentu. Czyli wgrywamy zdjęcia tak ładnie. Tutaj. Nie musimy widzieć, czy Państwo robić jakieś tych. Po prostu wgrywamy. Otwórz. On sobie wgrywa to zdjęcie. Dun, 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 dun. Jest, to zdjęcie jest. Możemy zedytować jego tytuł, link i tak dalej. Jak widzą Państwo, moduł funkcjonuje bez komponentu. Opcje modułu, czyli szerokość, wysokość, jakość generowanych miniaturek, wielkość miniaturek. Te wszystkie elementy w modułach można sobie ustawiać bardziej szczegółowo. Pamiętają Państwo, moduł Foka bardzo rozbudowany i bardzo duży. Ten jest dużo mniejszy, odpowiada właśnie za wyświetlanie się o tego. Tego bardzo ładnego pokazu slajdów. Proste. Dodajemy zdjęcia tutaj, klikając ten i wybierając sobie z naszego folderu. Nic nie musimy kombinować. Warto zdjęcia przygotować, oczywiście, odpowiedniej wielkości, bo jak odświeżymy naszą stronę, kochaną. To zdjęcia, które są jakoś skopane, no po prostu nam się nie wyświetlą. pan zapisz, to zdjęcie będzie nam tutaj, o, widzimy. Warto przygotowywać zdjęcia troszeczkę wcześniej, to zdjęcie jest duże i niewymiarowe. Dobrze, skasowaliśmy je. Nie chodzi mi, proszę Państwa, tutaj o to, żeby pokazać jak się posługiwać pewnymi modułami, czyli jak formatować ten moduł. Czy moduł Foka Galery. To jest zbyt rozbudowany, by ten kurs się stał. Chodzi mi o to, żebyście Państwo wiedzieli. Moduły możemy sobie znaleźć i przejrzeć z kategorii na Joomla Extension Dictionary i one są oznaczone literką M. Moduły mogą współistnieć z komponentami. Lub mogą być to samodzielne moduły, które mogą pobierać informacje ze swojej własnej, jakiś tam, taki jakiś element adycyjny, tak jak ten, który pokazywałem przed chwilą. I z tej własnej bazy mogą pobierać informacje. Zwykle moduły nie mają dostępu do bazy danych, jeżeli istnieją samodzielnie. W następnym odcinku o, krótko opowiem o czymś takim, co się nazywa dodatki, czy inaczej pluginy, albo inaczej wtyczki. I odsyłam Państwa do mojego kursu na temat C Bardzo mocno powiedziałem o galerii w artykułach. Dziękuję.